Ostatnio do Krakowa, czyli do mojego miasta, przyjechała Zuzia z kanału Klocki Funky i przyjechała do mnie z pewnym prezentem, prezentem związanym z klockami Lego, który nie jest dostępny w Polsce. Ale zanim pokażę wam, co znajduje się w tej torbie prezentowej, to chciałbym was zaprosić na mojego, a w zasadzie na naszego live'a, ponieważ w najbliższą sobotę, 9 marca o godzinie 19, startujemy z live'em na moim kanale i tego live'a poprowadzę wspólnie z moją siostrą Zuzią. Dawno mojej siostry nie było na moim kanale. Chyba ostatnio prowadziłem z nią live'a na moim kanale 3 albo 4 lata temu, coś takiego mniej więcej. Więc bardzo cieszę się, że zgodziła się ze mną poprowadzić tego live'a. Zresztą wy też zagłosowaliście w ankiecie na poprzednim live'ie. Chyba 80% osób zagłosowało za tym, żeby właśnie moja siostra pojawiła się ze mną na live'ie. Więc cóż, zapraszam was w najbliższą sobotę 9 marca o godzinie 19 na live'a na moim kanale. Mam nadzieję, że wpadniecie. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i bez zbędnego przedłużania sprawdźmy, co znajduje się w tej torbie. A w tej torbie znajduje się jedna minifigurka Lego, ale ta minifigurka jest bardzo, ale to bardzo wyjątkowa. Już wam pokazuję. Figurka jest zapakowana w takie kolorowe pudełeczko. Jeszcze tutaj została zabezpieczona folią bąbelkową. No i słuchajcie, tak to wygląda. W środku tego pudełka znajduje się jedna minifigurka wraz jeszcze chyba z akcesoriami, z tego co pamiętam. Pudełko nie jest jakieś duże. Tak to słuchajcie się prezentuje. No i u góry mamy napis LEGO Minifigure Factory. O co tutaj chodzi? Już wam tłumaczę. LEGO Minifigure Factory jest to możliwość, dzięki której możemy sobie zaprojektować własną minifigurkę. Taką minifigurkę możemy zaprojektować m.in. w oficjalnych sklepach LEGO. Zaprojektowanie takiego torsika dla minifigurki LEGO jest możliwe tylko w kilkunastu oficjalnych sklepach LEGO na całym świecie. W oficjalnych polskich stacjonarnych sklepach LEGO niestety nie ma możliwości zaprojektowania takiej minifigurki w LEGO Minifigure Factory. Oczywiście jest możliwość stworzenia własnych figurek, spersonalizowania tam elementów do nich, ale to jest Build a Minifigure, a tutaj mamy zupełnie co innego, bo tutaj możemy sobie wybrać, jaki nadruk ma znajdować się na torsiku naszej minifigurki. Skoro już sobie wyjaśniliśmy, co to jest LEGO Minifigure Factory, no to w takim razie zobaczmy, co znajduje się w środku tego pudełka. Figurka ta została zaprojektowana właśnie przez Zuzię z kanału Funka Klocków. No i teraz sobie otworzymy to pudełko. Trzeba troszkę delikatnie, bo jak widzicie, u góry jest już troszkę wygięte do góry. No ale dobra, już sobie to otworzymy. Ok. No i tak to słuchajcie wygląda w środku. Mamy jeszcze taki kartonik zabezpieczający. Bardzo ładnie to wygląda, kolorowo. Sprawdźmy, jaka minifigurka znajduje się w środku. No i przed wami ja z klocków LEGO. Znaczy wiem, średnio przypomina mnie, ale wygląda super. I jeszcze w oddali widać klocek z napisem Lloyd Malina. Personalizacja takiej minifigurki jest dość prosta. Ja ją może w ogóle najpierw wyjmę. Przyczepiła się do tego kartonika. Dobra, jest już. Personalizacja takiej minifigurki jest bardzo, ale to bardzo prosta. Najpierw wybieramy sobie nóżki i później projektujemy torsik dla minifigurki. Na przykład ja na pleckach tej minifigurki wybrałem sobie nadruk z napisem I love Barcelona. Mamy takie, jak widzicie, klockowe, kolorowe serduszko. Bardzo fajnie to wygląda. A na przodzie, to czekajcie, odepnę tylko gitarę tej minifigurce. Mamy taki nadruk z napisem Fiesta i też jest, słuchajcie, widoczna piñata. Tak się składa, że ostatnio otworzyłem saszetkę z minifigurką z 20 serii LEGO Minifigures i akurat trafiła się piñata. I to jest nawet chyba ta sama piñata, która znajduje się na koszulce tej minifigurki. Jak już sobie zaprojektujemy torsik dla naszej minifigurki, no to dalej wybieramy sobie główkę, no i później włoski. Ja akurat wybrałem sobie włoski w kolorze niebieskim, bo stwierdziłem, że zrobię taką unikalną minifigurkę. No jak widzicie, nie za bardzo przypomina mnie, bo ja nie mam niebieskich włosów. I okularów w sumie też nie noszę, ale stwierdziłem właśnie, że zaszaleję i zaprojektuję taką minifigurkę. Dobra, no i gdy już sobie stworzymy taką minifigurkę, no to jeszcze możemy sobie wybrać jeden taki dodatkowy element. Ja akurat wybrałem sobie gitarę w kolorze białym. Ja nawet chyba mam kilka gitar z klocków LEGO, ale z tego co pamiętam, nie posiadam gitary w kolorze białym. W oddali mamy też klocek.
właśnie z napisem Lloyd Malina. Ja go sobie wyjmę, żeby wam go pokazać z bliska. Dobra, udało się. Pudełeczko sobie damy troszkę do tyłu. No i mamy właśnie klocek 1x3 z napisem Lloyd Malina. Świetnie to się prezentuje. A na tyle, bo to nie wszystko, mamy jeszcze napis Lego Barcelona. To teraz wydaje mi się, że najważniejsze pytanie. Ile kosztuje zaprojektowanie takiej minifigurki? Zaprojektowanie takiej minifigurki kosztuje 12 euro. W przeliczeniu na złotówki byłoby to lekko ponad 50 zł, no ale w sumie też nie ma sensu tego, przynajmniej na ten moment, przeliczać na złotówki, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, taką minifigurkę można zaprojektować jedynie w kilkunastu sklepach Lego na całym świecie. Póki co w polskich oficjalnych stacjonarnych sklepach Lego nie ma jeszcze Lego Minifigure Factory, natomiast mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwość właśnie projektowania nadruków dla minifigurek, bo no to byłaby naprawdę świetna sprawa. No te 12 euro to jest dość sporo pieniędzy, no bo tak jak już wcześniej powiedziałem, w przeliczeniu na złotówki to wyjdzie lekko ponad 50 zł za jedną minifigurkę. No wiadomo, mamy tutaj jeszcze te dodatkowe elementy, ale nie zmienia to faktu, że i tak to jest dość sporo pieniędzy, ale moim zdaniem warto zaprojektować sobie chociaż taką jedną minifigurkę, bo zawsze jest to jakaś pamiątka. No pamiętajmy jednak, że możliwość zaprojektowania takiej figurki jest naprawdę no, wyjątkową możliwością, no bo tak jak już chyba drugi albo trzeci raz mówię w tym filmie, taką minifigurkę można zaprojektować tylko w kilkunastu oficjalnych sklepach Lego na świecie. A tutaj ta figurka została zaprojektowana w Barcelonie i nawet mamy po hiszpańsku napisane fiesta, co znaczy chyba impreza. Przed chwilą nawet sprawdziłem, żeby się upewnić i chyba to słowo właśnie znaczy impreza. Moim zdaniem naprawdę fantastyczna sprawa i myślę, że w przyszłości sprawię sobie taką jeszcze jedną minifigurkę i może tym razem uda mi się osobiście taką minifigurkę zaprojektować sobie i następnym razem umieścić jeszcze już na tym klocku moje imię, czyli Kamil. To jeszcze słuchajcie, nie koniec, bo w tej torbie mamy chyba jeszcze magnesy. I te magnesy są już prezentem od Zuzi, bo za minifigurkę oczywiście przelałem pieniądze Zuzi. Natomiast magnesy to już tutaj dostałem w prezencie od Zuzi, za co bardzo ci Zuzia dziękuję, bo najprawdopodobniej obejrzysz ten film, a przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, tu mamy jeden magnesik, ale on jest zapakowany. To zaraz mu się przyjrzymy, natomiast drugi magnesik jest zabezpieczony jedynie folią bąbelkową. I zobaczmy, jaki tutaj mamy magnes. O, piękny. I love Barcelona. No akurat ja w Barcelonie jeszcze nigdy nie byłem. Byłem co prawda na Ibizie w zeszłym roku i to był pierwszy raz, kiedy byłem na Hiszpanii, ale no Ibiza to wyspa, więc jeszcze w tej kontynentalnej części Hiszpanii nie byłem. Ale mam nadzieję, że za niedługo uda mi się odwiedzić właśnie Barcelonę. No i od razu sobie jeszcze sprawdźmy, co znajduje się w tej paczce. Też najprawdopodobniej magnes. Ładnie zapakowany. Dobra. I tutaj mamy magnes chyba z Włoch. Tak, Milan. Milano. Jeszcze we Włoszech nie byłem. Natomiast też mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się wybrać do tego kraju. Super to wygląda. Bardzo ci dziękuję, Zuzia, za te dwa magnesy. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. W ogóle w trakcie nagrywania tego materiału, jak na złość, przestał działać mi mikrofon, który mam przypięty do aparatu. Więc większość tego materiału nagrałem telefonem, ale wydaje mi się, że jakość i tak była całkiem dobra. A może i nawet lepsza niż aparatem, bo tym aparatem to już nagrywam z kilka lat. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy może kiedyś byliście w jakimś z zagranicznych, oficjalnych, stacjonarnych sklepów Lego, który posiada Lego Minifigure Factory, to czy zaprojektowaliście sobie własną minifigurkę Lego. I jeszcze raz bardzo ci dziękuję, Zuzia, za to, że stworzyłaś dla mnie tę minifigurkę, a oraz bardzo ci dziękuję za magnesy. No i przypominam, że w najbliższą sobotę 9 marca godzinie 19 startujemy z live'em na moim kanale w serwisie YouTube. No i będzie to, tak jak już wcześniej wspominałem, live, który poprowadzę wspólnie z moją siostrą. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą minifigurka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!